Mam nadzieję, że udało się już rozstrzygnąć konkurs na najpiękniejsze korony. Oczywiście zapraszam już teraz tutaj tych zwycięzców pod scenę, żeby tutaj sobie już zaczekali na wręczenie nagród, na werdykt naszego zacnego jury, a my wszyscy chcielibyśmy wspólnie wyśpiewać kolędę dzisiaj w Betlejem. Moi drodzy, jedno ogłoszenie porządkowe. Znalazła się Zosia Cichocka i czeka na babcię koło Art Adresu. To jest na wylocie ulicy Ustrońskiej z rynku. Bardzo prosimy babcię, żeby tam podeszła i Zosię gdzieś tam przygarnęła do siebie i przytuliła mocno, bo chyba płacze. Jest z panami policjantami. Bardzo byśmy prosili, żeby po Zosię się zgłosić. Tak to już bywa, moi drodzy, że czasem w życiu coś zgubimy, ale oczywiście chcemy zawsze na tej naszej drodze odnajdywać Pana Jezusa. Chrystus rodzi, którą wszyscy znają, którą wszyscy lubią i którą wszyscy zaśpiewają. Wspólnie Panu Bogu wyśpiewać cześć. Bardzo prosimy. Yeah.
Moi drodzy, nie wiem, czy ktoś z was na dzisiejszą uroczystość przyniósł Gorenflot. Cóż to był ten Gorenflot? Było to ciasto, ponieważ, jak to w zwyczaju staropolskim bywało, w dniu dzisiejszym wybierało się tak zwanego migdałowego króla. Przygotowywało się ciasto. To ciasto było w formie gwiazdy, która miała 8 ramion. 7 z nich rozdawało się gościom. 8 ofiarowało się Panu Bogu. Wśród tych 7 kawałków, a czasem i więcej, był jeden kawałek, w którym znajdował się migdał. Ten, który znalazł ten kawałek i migdał w środku, miał zorganizować imprezę karnawałową. Mam nadzieję, że ktoś ma takie ciasto, bo pewnie wszyscy byśmy na taką imprezę poszli. A jeżeli nie ma ciasta, to proszę przynajmniej zadowolić się krówkami, które rozdaje nasza młodzież, a które zostały specjalnie przygotowane na tę dzisiejszą uroczystość. Oni tam biegają w takich strojach aniołków i będą chętnie częstować tymi krówkami. Dlatego, moi drodzy, wszystkich zapraszam, byśmy właśnie w ten sposób przynajmniej osłodzili, nie tylko w ten sposób, ale osłodzili sobie także ten dzień. Moi drodzy, kolejna kolęda, którą zaproponuje kapela. Tak jestem umówiony, że ja mam trzymać ten wielki instrument, a pani będzie śpiewać. Więc uczyńmy to.
Okazuje się, że te góralki to są silne kobiety, bo ja tak trzymałem to przez chwilę, już się zmęczyłem, a pani tutaj dzierży w dłoni dzielnie i widzę, że siłę jeszcze ma. Miejmy nadzieję, że będzie miała też siłę zagrać i następną kolędę. Moi drodzy, zwyczajem pięknym tego dzisiejszego święta uroczystości było zawsze poświęcanie kredy. Kredy, którą znaczyło się tomy mieszkań, wpisując słowa C plus M plus B. Oczywiście czasem piszemy K plus M plus B, myśląc, że to właśnie Kacper, Melchior i Baltazar, ale moi drodzy królowie, no niestety nie. Otóż to słowa łacińskie, które mówią Christus mansionem benedicat, a więc Chrystus błogosławi temu domowi, dlatego dzisiaj pewno w wielu parafiach też ta kreda była święcona i pewnie możemy ją też zabrać z naszego skoczowskiego rynku po to, by nasze mieszkania naznaczyć właśnie w ten sposób. Przyznać się do Jezusa Chrystusa, do tego, który przychodzi, aby nam wszystkim ofiarować zbawienie. I tego Chrystusa chcemy dzisiaj widzieć, chcemy się w Niego wpatrywać, chcemy Go także zabrać do naszych domów, chcemy też wyśpiewać jeszcze kolędę, chcemy także wołać do Pana Boga tymi słowami, które oczywiście dobrze znamy. Mamy w naszej polskiej tradycji piękną kolędę, wesołą nowinę, bracia, słuchajcie. Chcielibyśmy więc teraz zaśpiewać, o akompaniowanie poprosimy pana organistę. Słów podziękowania. Dołączam się do tych słów podziękowań jako w imieniu wszystkich organizatorów, czyli przede wszystkim akcji katolickiej, parafii świętych apostołów Piotra i Pawła, Matki Bożej Różańcowej, Miejskiego Centrum Kultury Skoczów Integrator. Chciałbym najpierw bardzo, bardzo gorąco podziękować panu Mirosławowi Koniewskiemu. To człowiek niezwykłej skromności, człowiek, który od 4 lat z wielką determinacją idzie pod prąd i organizuje tutaj te orszaki Trzech Króli. Ja go nie widzę, ale nagródźmy go prawami. Jemu się to należy. Panie Mirosławie, dziękujemy i ja myślę, że pan już myśli o roku 2019, bo inaczej sobie tego po prostu nie wyobrażam. Chciałbym podziękować wszystkim księżom, którzy włączyli się do przygotowania tego dzisiejszego wydarzenia. Zespołowi Równica. Proszę państwa, 14 w niedzielę w parafii Piotra i Pawła zespół Równica w
wystąpi podczas mszy świętej i po mszy świętej o godzinie 9 i 11. Myślę, że zapraszać Was nie muszę.